I cześć wszystkim, jestem Ciro, a to jest The Evil Within The Assignment, odcinek bonusowy, ponieważ zebrałam wszystkie fragmenty listów i wszystkie inne znajdźki i chciałabym wam je teraz pokazać. Uwaga, wchodzimy sobie w archiwum. I tak, mamy akta personalne dotyczące Kidman. Jeden pominęłam, on był na samiutkim początku w takiej jaskini, gdzie tam Connelly nas gonił i znalazłam właśnie ten fragment pominęłam i to są akta kryminalne policji w Crimson, informacje o zarzutach różnych, to są różne zarzuty, prawdopodobnie dotyczące właśnie Kidman. O, tutaj mamy sprawa numer 7394247H3. Opis: wtargnięcie, zniszczenie mienia. Kolejna sprawa: kradzież, przechowywanie towarów skradzionych. Włóczęgostwo, spożywanie alkoholu przez nieletnich, kradzież sklepowa, opór w trakcie aresztowania, włamanie, posiadanie substancji niedozwolonej z zamiarem sprzedaży, napad z bronią w ręku, napaść, kradzież, unikanie wymiaru sprawiedliwości, opór w trakcie aresztowania, atak na policjanta. Czyli widzimy, Kidman nie była taką świętoszką, jak była młoda. Jak wiemy, ona tutaj z... nie, z tego nie. Czy z tego... Tak, tutaj z tego wiemy, że Kidman uciekła z domu, gdy miała 14 lat i no cóż, musiała jakoś przetrwać. Tak, no a tu mamy o jej przeszłości. Dobra, no to następne. Tutaj nagrania Jimeneza mamy wszystkie. I właśnie fragmenty listów, wszystkie, które żeśmy zdobyli. I teraz będziemy musieli zrobić taką układankę. Znaczy ułożyć list w całość. No to tak, bierzemy. Tak. Dobra, umieść. Nie, weź to. Boże, jak to powoli się. Dobra, obracamy. To prawdopodobnie będzie. Kurde. Nie, może jeszcze kawałeczek? No, przesuń się. Może tak? Okej. Okay. Fragment listu numer 2. Boże, jakie to jest powolne. Prawdopodobnie to będzie tutaj. Aha. Teraz fragment listu numer 3. Czyżby to miało leżeć, tak? Dobra, fragment listu numer 4. O, powoli coś się składa, widzicie? To będzie chyba jakoś... O, jakoś tak. Troszeczkę do góry. Oh yeah, dobra. Kolejny fragment. Bierzemy. Ciach, ciach. To będzie tak. Numer 6. Tak. No, chyba tak. Numer 7. Numer 7 zdaje się, że będzie tu, bo nigdzie indziej on nie pasuje. I numer 8. I zaraz zobaczymy, co nam jest. No. Podarty list. Wyczułem to w chwili, gdy Marcelo włączył maszynę. Usunął mój umysł z rdzenia. Myślał, że znalazł sposób na obejście mnie, ale tylko popisał się swą głupotą. Mózg to zaledwie tkanka. Moja świadomość jest wszechobecna. Widzę ich wszystkich, ich wspomnienia, ich myśli, ich obawy. Wciągając tak wiele osób, mogę pochłonąć je wszystkie. Poczynając od najsłabszego, każdy kolejny umysł daje mi coraz większą władzę. Gdzie kończy się mój świat, aż zaczyna rzeczywistość? Od tej chwili ta linia zacznie się zacierać. Najprawdopodobniej pisał to Ruwik. A ja nie przeczytałam tego w odpowiedniej tonacji. Nie, no.
Ciekawe, mamy kolejny dowód na to, że właśnie Rubik rządzi systemem i to on może robić tutaj, co chce. Dobra, no to tak, mamy fragment listu, to teraz przechodzimy sobie do przeglądarki modeli. I tak, przeglądarkę modeli tutaj nie jest tak jak w podstawce, że od razu po skończeniu gry mamy przeglądarkę modeli, tylko tutaj musimy zebrać ślimaczki, żeby odblokować 5 modeli, które były w tej grze. No i zebrałam wszystkie ślimaczki i oto mamy tutaj 5 właśnie modeli. Pierwszym modelem jest Connelly. Oscar Connelly, wzrost 1,78 m, waga 81 kg, wiek 30 lat. No tak trochę nie wygląda. No dobra, nie. Śmieszny facet. I tak, mundurowy policjant z Crimson City, fajny facet, ale przeciętny gliniarz, bez szczególnych ambicji, całą karierę spędził patrolując ulicę. Nie ma żadnych szczególnych osiągnięć na koncie. No cóż, czyli taki zwykły po prostu glina. Dalej mamy czarny kot. Mruczak. Czarny kot. Ten czarny kot nie rusza się zbyt często ze swojej ulubionej skórzanej kanapy. Choć Kinman go nie zna, bawiąc się z nim, odpręża się nieco i czuje coś na kształt nostalgii. Przesuniemy. Tak, tutaj mamy naszą i Kidman. Ale fajnie jej się włosy ruszają. Całkiem ładna tutaj poza. Może obrócimy troszkę. O, o, bardzo, bardzo ładnie. Ej, fajnie. Gdzie? O, 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 o. Może trochę, no bardzo ładnie. Czuś mruciuś na się. O, tak. O, fajnie. No, mruczek bawi się, widzę, ze ślimaczkiem. Dobra. To teraz mamy dalej udręczeni z Mobiusa. Fosforyzujące wieśniaki. Ich nie będę przybliżać, bo są paskudni. Na wygląd tych udręczonych miała wpływ przeszłość samej Kidman. Przypływ wewnętrznej energii powoduje, że świecą w jej obecności. Ciekawe, ciekawe. Zwłoki. Stwory zrodzone ze spuchniętych trupów martwych udręczonych. Zwłoki są ślepe i polegają na słuchu, aby namierzyć swą ofiarę. Znaczy to po prostu żywe trupy. Dosłownie. I mamy Joseph, udręczony. Joseph, którego wola została zniewolona przez Rubika wstęp. Pamięta jednak o przeszłości Kidman i chce się zemścić za wciągnięcie go w ten koszmar. Ale czy to na pewno wciąż Joseph? No raczej nie, no bo Joseph raczej mściwy nie jest. Tak. Dobra, no to w sumie to byłoby na tyle. Jeżeli chodzi o znajdźki, tam mamy jeszcze przegląd muzyki, ale to raczej tego nie będę wam pokazywać, bo po co? No wow. Ja chcę zrobić taki, o, bardzo ładny tutaj widok. Może, o, jeszcze tak. O, bardzo ładnie. Dobra, no to tym miłym akcentem się z wami żegnam. Na razie, do zobaczenia w kolejnych seriach. Pa, pa.